Szanowni Państwo, w dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o mordach ukraińskich nacjonalistów na zamieszkałych na Wołyniu Polakach. Ten film zatytułowałem Wołyńska zagłada Polaków. Gorąco zapraszam do oglądania. Gdy 22 czerwca 1941 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, ukraińscy nacjonaliści z OUN dostrzegli wówczas szansę na realizację swoich idei. Już kilka dni później, 30 czerwca 1941 roku, ogłosili powstanie ukraińskiego państwa na czele z rządem Jarosława Steczki. Ale Niemcy aresztowali Steczkę i jego kolegów. To ostudziło polityczne zapędy ukraińskich nacjonalistów. Postanowili wówczas nie wchodzić już w otwarty konflikt z Niemcami i skupić się na tych działaniach, które wydawały im się możliwe do zrealizowania. Pierwsze miesiące niemieckiej okupacji na Wołyniu. Nie różniły się niczym od tego, co działo się w innych częściach polskich kresów, zajętych przez Niemców. Niemcy skupili się wówczas na eksterminacji ludności żydowskiej, wydatnie korzystając z pomocy w realizacji tego zadania ze stworzonej przez siebie ukraińskiej policji pomocniczej. Dla ukraińskich nacjonalistów wspólne wymordowanie z Niemcami prawie 150 tysięcy wołyńskich Żydów wydawało się być cennym doświadczeniem w perspektywie realizacji ich politycznych planów. Na to przyszedł czas dopiero kilka miesięcy później. W kwietniu 1942 roku w Lwowie odbyła się konferencja działaczy OUN-B, frakcji ukraińskich nacjonalistów kierowanej przez Stiepana Banderę. W trakcie tej konferencji wysunięto ideę utworzenia ukraińskich formacji zbrojnych, które mogłyby w przyszłości walczyć o ukraińskie państwo. Ale w trakcie tej konferencji zgłoszono również postulat, aby te formacje walczyły również z Polakami, którzy, jak określono, Dążą do przywrócenia przedwojennej granicy i chcą odsunąć Ukraińców od ich historycznych, zachodnioukraińskich ziem. Tworzenia takich formacji podjął się w październiku 1942 roku Dmytro Klaczkiwski, pseudonim Kłym Sawur, prowidnik oun B na Wołyniu. To właśnie z jego inicjatywy powstała pierwsza ukraińska Sotnia, która stała się zalążkiem ukraińskiej powstańczej armii, bo tak miały nazywać się te oddziały zbrojne. Dowództwo tej Sotni powierzone zostało Hrichorijowi Perchijaniakowi, pseudonim Dowbeszka. To właśnie jego Sotnia rozpoczęła masową eksterminację zamieszkałych na Wołyniu Polaków. Stało się to dokładnie w dniu 9 lutego 1943 roku, w Parośli, w powiecie Sarneńskim, gdzie zamordowanych zostało 149 Polaków. Ale zbrodnia w Parośli nie była dziełem przypadku. Wśród ukraińskich nacjonalistów istniał już plan masowej eksterminacji Polaków. Ten plan najprawdopodobniej narodził się w kręgu trzech działaczy OUNB, wspomnianego Dmitra. Klaczkiewskiego, Kłyma Sawura, Wasila Iwachiwa Sonara i Iwana Łytwynczuka Dubowyja. Kluczową postacią z tej trójki był jednak Dmytro Klaczkiwski, który wydał dyrektywę oddziału UPA o rozpoczęciu eksterminacji Polaków na Wołyniu. W tej dyrektywie zapisano wprost, że należy zamordować wszystkich polskich mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat i zrobić wszystko aby polskie wsie zniknęły z wołynia raz na zawsze fala ukraińskich napadów na wołyńskie wsie zamieszkałe przez polaków zaczęła się w marcu 1943 roku kiedy bojówki upa zaatakowały polskie wsie w powiatach sarneńskim kostopolskim i łódzkim w trakcie tych napadów dochodziło do mordowania polskiej ludności. W kwietniu 1943 roku, gdy zbliżała się Wielkanoc, ukraińscy nacjonaliści zapowiedzieli, że w czasie tych świąt jaja wielkanocne będą malowane krwią Polaków. Ta złowieszcza zapowiedź ziściła się w Janowej Dolinie, w powiecie kostopolskim. Tuż po północy, w Wielki Piątek, 23 kwietnia 1943 roku do Janowej Doliny wkroczyły oddziały UPA dowodzone przez Iwana Łytwyńczuka-Dubowyja, które wspierane były przez okoliczną ludność ukraińską. Napastnicy podpalali domy, strzelali do uciekających ludzi, mordowali ofiary siekierami i wrzucali je żywcem do ognia. Łącznie w Janowej Dolinie Zginęło 600 Polaków i spalono prawie 100 domostw. Kolejna fala ukraińskich napadów na wołyńskie wsie, zamieszkałe przez Polaków, miała miejsce w maju 1943 roku, gdy bojówki UPA zaatakowały wsie w powiatach Dubieńskim, Sarneńskim i Zdołbunowskim. Te napady były równie brutalne jak ten, który miał miejsce w Janowej Dolinie. Na początku czerwca 1943 roku napaści ukraińskich bojówek na polskie wsie na Wołyniu nieco ustały, ale prawdziwe piekło nadeszło w niedzielę 11 lipca 1943 roku, kiedy bojówki UPA zaatakowały polskie wsie w praktycznie wszystkich powiatach Wołynia. W powiecie włodzimierskim ten atak zaczął się o 2.30 nad ranem i objął między innymi wsie Górów, Górów Wielki, Górów Mały, Zabłoćce, Zagaje, Poryck, Orzeszyn, Romanówkę i Lachów. Liczba ofiar rosła z godziny na godzinę. W Górowie zginęło 410 Polaków, w Porycku prawie 200, a w kolonii Orzeszyn Prawie 270. Ukraińscy napastnicy plądrowali polskie wsie i doszczętnie palili. Te napady, które miały miejsce w niedzielę 11 lipca 1943 roku, bardzo często miały miejsce w chwili, gdy polscy wierni wychodzili ze swoich kościołów. Tak było między innymi w Kisielinie, w powiecie chorochowskim. Wychodzący z tamtejszego kościoła ludzie zauważyli w pewnym momencie, że kościół został otoczony przez ukraińskie bojówki. Część wiernych postanowiła wycofać się do kościoła, a potem zabarykadowała się w połączonej z kościołem plebanii. W Kisielinie miały miejsce dantejskie sceny. Łącznie zginęło tam. Co najmniej 80 Polaków, którzy zostali przez kupowców zastrzeleni bądź zakłóci bagnetami. Ale fala ukraińskich zbrodni dopiero nabierała rozpędu. 12 lipca 1943 roku bojówki UPA zaatakowały prawie 50 polskich wsi na Wołyniu. A 13 i 14 lipca 1943 roku ich ofiarą było kolejne 19 Wołyńskich wsi zamieszkałych przez Polaków. Równie krwawe były 16, 17 i 18 lipca, kiedy bojówki UPA zaatakowały kolejne 33 Wołyńskie wsie zamieszkałe przez Polaków. Krwawe były także 30 i 31 lipca, kiedy ofiarą ukraińskich bojówek Stało się kolejne 22 wsie zamieszkałe przez Polaków. Łącznie w lipcu 1943 roku bojówki UPA zaatakowały prawie 520 miejscowości na Wołyniu, w których mieszkali Polacy. W trakcie tych napaści dochodziło do niewyobrażalnych mordów. W jednym z raportów komendy obszaru lwowskiego Armii Krajowej opisano je tak. Kobiety, nawet ciężarne, przebijali bagnetami. Dzieci rozrywali za nogi, a niektóre z nich nabijali na widły i wyrzucali za parkany. Inteligentów wiązali drutem kolczastym i wrzucali do studzien. Siekierami obcinali ręce, nogi, głowy, obcinali. Nosy, uszy i języki wyżynali przyrodzenie, rozpruwali brzuchy i wyjmowali wnętrzności. Ale ukraińscy napastnicy nie tylko mordowali Polaków, niszczyli także ich domy, zagrody, kościoły wszystko, co mogłoby przypominać o ich istnieniu na wołyniu. Na początku sierpnia 1943 roku fala Napaści ukraińskich bojówek na polskie wsie na Wołyniu nieco opadła, ale już kilkanaście dni później znowu zaczęła przybierać na sile. Wtedy ofiarą bojówek UPA stały się polskie wsie, między innymi w Powiatach Lubomelskim, Kowelskim i Równieńskim. Do najbardziej makabrycznej zbrodni doszło w Ostrówkach w Powiecie Lubomelskim. Gdy do wsi wkroczyły oddziały UPA dowodzone przez Iwana Kłymczaka Łysego, wspierane przez okoliczną ukraińską ludność, dorosłych mężczyzn zapędzono do szkoły, a kobiety, dzieci i starców zamknięto w kościele. Gdy wieś została doszczętnie splądrowana, rozpoczęła się akcja. Mordowania Polaków. Mężczyzn zabijano siekierami i drewnianymi maczugami. Kobiety, dzieci i starców, których zamknięto w kościele, zamierzano spalić żywcem. Ale w czasie tej akcji, w pewnym momencie do Ostrówek przybył niemiecki patrol. Niemcy nie zaatakowali jednak Ukraińców i po jakimś czasie wycofali się ze wsi, pozwalając Ukraińcom dokończyć Zbrodniczego dzieła. Łącznie w Ostrówkach zamordowano 520 Polaków, a wieś została doszczętnie spalona. Swoistym epilogiem zbrodni w Ostrówkach było to, co wydarzyło się w tej wsi tamtego dnia wieczorem. Ukraińska miejscowa ludność, która brała udział w napadzie wspólnie z upowcami. Zorganizowała ognisko, w trakcie którego przy śpiewie i alkoholu radowała się z udanej rzezi Polaków. To była swoista demonstracja ukraińskiego bestialstwa. Mordy Polaków na Wołyniu zdarzały się również w następnych miesiącach 1943 roku, ale nie miały one już Takiej intensywności jak te, które miały miejsce w lipcu i sierpniu 1943 roku. To wszystko trwało do lutego 1944 roku, gdy na tereny Wołynia wkroczyła sowiecka armia czerwona. Łącznie, jak szacują historycy, na Wołyniu zamordowanych zostało od 50 do 60 tysięcy Polaków. Ale winę za ich śmierć ponosi również polskie państwo podziemne, które nie udzieliło im wystarczającej pomocy. Gdyby ta pomoc nadeszła, z pewnością tych ofiar byłoby znacznie mniej. Ukraińskie zbrodnie na zamieszkałych na Wołyniu Polakach nie miały sobie równych w czasie II wojny światowej. Były zbrodniami ludobójczymi. Precyzyjnie zaplanowanymi i wykonanymi. Pod względem okrucieństwa mogą konkurować, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, tylko ze zbrodniami niemieckich Einsatzgruppen i zbrodniami chorwackich Ustaszy. Ale w tych zbrodniach jest coś, co zasługuje na szczególną uwagę. Otóż zbrodnie na zamieszkałych na Wołyniu Polakach. Nie były tylko dziełem bojówek UPA, były także dziełem zwykłej ukraińskiej ludności, która co najbardziej paradoksalne była sąsiadami polskich ofiar. Ukraińskie zbrodnie na wołyniu nigdy też nie zostały osądzone, a ich sprawcy ukarani. Nie zrobili tego alianci po zakończeniu II wojny światowej, nie zrobił tego również Związek Sowiecki. W granicach którego wołyń znalazł się po wojnie. Ale nie zrobiło tego również suwerenne ukraińskie państwo. W następnym moim filmie opowiem Wam o tajemniczej misji Józefa Rettingera, byłego doradcy premiera Władysława Sikorskiego, do okupowanej Polski. Ten film zatytułowałem Misja Salamandra. Gorąco zapraszam do oglądania. Bardzo dziękuję za wpłaty oraz komentarze, jakie zamieszczacie pod moimi filmami. Chciałbym dalej rozwijać kanał Zakazane Historie, aby móc lepiej spełniać Wasze oczekiwania. I dlatego ponownie zwracam się o jego. Dalsze wsparcie finansowe. Wszelkie informacje dotyczące możliwości jego wsparcia znajdują się w opisie pod filmem. Szanowni Państwo, jeśli podobał się Wam mój film, proszę kliknijcie, subskrybuj.